zaczynają komentować w Headshot TV, telewizji, która już nie istnieje, oczywiście internetowej telewizji, pierwszej w Polsce gamingowej. Było to w 2008 albo 2009 roku, już nawet dokładnie nie pamiętam. Tylko wtedy to było bardziej na zasadzie zajawki, jakiegoś hobby i, no i na pewno to nie był jakiś sposób na życie. W moim przypadku to akurat łatwo sobie przypomnieć, bo ja doświadczeniem to jestem tak naprawdę jednym z tych młodszych komentatorów. Zaczynałem 10 miesięcy temu mniej więcej i to akurat było komentowanie kwalifikacji z udziałem AGO do, to chyba było akurat IM Katowice tegoroczne i to właśnie komentowałem z Morganem. Ja zdecydowanie też czułem, że ja nie jestem przygotowany na to, żeby komentować solo, zwłaszcza, że z reguły w duetach mamy tego komentatora, który komentuje play by play, czyli to, co akurat się dzieje na mapie, i mamy tego drugiego, który w pewnym sensie dopowiada coś do tego, co się właśnie wydarzyło, tłumaczy, przedstawia też jakieś historie związane z danym spotkaniem, drużynami, graczami. Ja pełniłem rolę tego drugiego właśnie. Jest to taka branża, że no, trzeba być osobą rozrywkową, jakoś powiedzmy porwać publiczność, także to są chyba takie dwie najważniejsze rzeczy, żeby też być pewnym tego, co się mówi, przekazać to innym, ale jednocześnie też z jakimś, żeby ludzie słuchali tego z jakimś zainteresowaniem. To zależy od turnieju i transmisji, bo jeżeli na przykład mam turniej, jakieś finały, które trwają 6 dni, no to przygotuję się odpowiednio dzień poprzedni, a później na bieżąco, bo z każdym następnym dniem transmisji wiem, jestem bogatszy o to doświadczenie z dnia poprzedniego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przed samym spotkaniem, to zależy od turnieju, bo jeżeli jest turniej, gdzie też mamy więcej czasu, jest sporo drużyn też takich czasami mniej znanych, bo pojawiają się zespoły z Azji, z Ameryki Południowej, które na co dzień nie występują w tych międzynarodowych rozgrywkach, no to trzeba sprawdzić skład, czy nic się nie zmieniło, jak wyglądały ich spotkania. Tu trochę trzeba poświęcić czasu, bo też nie wszystkie wyniki są tak po prostu dostępne, nawet gdzieś tam na tych najpopularniejszych serwisach. Też ja często, powiedzmy, aktualizuję sobie wiedzę, bo czasami oglądamy drużyny na kilku nawet turniejach, a nikt nie gdzieś tutaj nie pokusi się o to, żeby zapytać, a czy mieliście jakieś zmiany w ustawieniu, zmiany ról, a zawodnicy naprawdę bardzo często to robią i nie komunikują tego, że słuchajcie, kto inny teraz prowadzi, a czasami patrząc, ile tych spotkań jest, ciężko tak gołym okiem, oglądając spotkanie danej drużyny, wywnioskować, że okej, tutaj była jakaś zmiana roli, coś jest inaczej. Wiadomo, że gdy komentuje się mecz, jest dostęp do komputera, więc tak naprawdę można sobie po prostu poustawiać jakieś zakładki, które nas interesują. Jest to po prostu wygodniejsze, że nie trzeba tam przepisywać właśnie tych rzeczy, tylko wszystko sobie wyświetlać, nawet na bieżąco podczas komentowania spotkania. Natomiast zawsze gdzieś, jak jest tylko czas, jest możliwość, a przede wszystkim, jeżeli nie mam dostępu do komputera w trakcie transmisji, no to wtedy notatki mam i tam akurat od statystyk po ostatnie występy, po podsumowanie, jeżeli chodzi o dany turniej historycznie, też jakieś takie typowo ciekawostki na temat tego, gdzie akurat odbywa się turniej, coś związane z miejscem, takie rzeczy, to zawsze gdzieś staram się mieć. No jakaś rozgrzewka zawsze przed transmisją jest, niekoniecznie, nie musi być długa rozgrzewka, to jest czasami kilka minut i wystarcza, żeby się rozgadać. Kwestia jakichś ćwiczeń języka, układania ust, wymowy samogłosek szczególnie i to są tego typu rzeczy, tak mówiąc już bardzo standardowo. Oczywiście są jeszcze takie kwestie typowo komentatorskie, ale to już teraz by nie chodzi w szczegóły. Gdzieś najwcześniej, kiedy zaczynaliśmy, nie wiem, 8 rano, kończyliśmy gdzieś pewnie o 20, no to gdzieś nawet 12 godzin mogło być, tak z krótkimi przerwami oczywiście, bo to wiadomo, że nie leci się cięgiem 12 godzin, zawsze są jakieś tam przerwy. Ktoś mógł sobie pomyśleć, komentowanie to jest trudne, analiza, wejdziesz na 15 minut, później masz godzinę przerwy, a to nie jest prawda. Ja szczerze mówiąc, czasami po analizie czuję się gorzej niż po komentowaniu takim cały dzień, bo jednak jak komentujesz, to oglądasz to spotkanie, tu się skupiasz i faktycznie masz coś takiego jak przerwa. Na analizie to jest tak, oglądasz spotkanie, analizujesz je, a za chwilę masz wejście, które musisz tak naprawdę w tych 15 minutach streścić na bazie tego, co przed chwilą oglądaliśmy. Cały czas jest to skupienie. Nie pamiętam wpadek, szczerze mówiąc. Też wiadomo, że każdy popełnia błędy i na pewno takich mamy bardzo dużo, ale żeby było coś takiego, żeby ktoś o tym głośno mówił, żebym o tym sam pamiętał, to niestety nie jestem w stanie. Niestety, no w sumie dobrze nie jestem sobie w stanie przypomnieć.
Zdecydowanie więcej godzin komentujemy my jako komentatorzy e-sportowi. Raczej nie zdarza się, żeby komentator piłki nożnej w ciągu jednego dnia komentował 8 czy 10 godzin. Tak bardziej obserwuję, jak im idzie, niż jak jeżeli chodzi o warsztat. Chociaż w przypadku niektórych na pewno warto rzucić okiem, jak się przygotowują, bo czasami gdzieś w social media chociażby można zobaczyć gdzieś ich notatki czy coś takiego. Zawsze takie fajnie rzucić okiem i też czasami zwrócić uwagę, że wcale we sporcie to się tak bardzo nie różni. Wydaje mi się jednak, że jest łatwiej we sporcie wejść mimo wszystko, bo jest więcej możliwości, więcej turniejów do komentowania. Może nie tyle więcej turniejów, bo w sumie w piłce też mamy jakieś inne ligi, czy w każdym innym sporcie, ale po prostu jest łatwiej się dostać we sporcie, bo czasami zdarza się tak, że jest jakiś mały turniej, czy powiedzmy mało znaczące rozgrywki, nikt tego nie komentuje i ktoś po prostu się może zgłosić do organizatora, spróbować, powiedzieć, chce skomentować, no i zazwyczaj taką szansę ta osoba otrzyma. Szczerze mówiąc, dla mnie nie ma wielkiej różnicy. Jedyną różnicą wydaje się może to, że jeżeli jesteśmy w studio, tak jak tutaj akurat będziemy komentować, w studiu SL, no to jednak to wszystko jest przygotowane, także możemy usiąść i wiemy, że wszystko działa. Niestety podczas turniejów takich gdzieś, gdzie trzeba na żywo niemalże usiąść przy stole, założyć słuchawki, i wtedy zaczyna się mecz i okazuje się, że coś nie działa. No i to jest taki moment trudny, z którym niestety, ale często trzeba sobie radzić. Dopóki to jest powiedzmy jeden, może dwa wyjazdy w ciągu miesiąca, to jest ok i to jest spoko. Natomiast problem się zaczyna, jeżeli tego jest więcej, albo jeżeli to trwa dłużej niż 3 dni. Bo ja też tutaj akurat jestem zwolennikiem takiej tezy, że w hotelu można spędzić 3 dni, każdy dzień ponad 3 dni, to już się robi trochę męczarnia. Akurat dosyć rzadko, w ciągu roku, kilka razy w roku zdarzy mi się, że gdzieś pojadę skomentować turniej, ale generalnie wszystko robimy ze studia, to jest tylko kwestia tego, czy to jest studio w Warszawie, czy studio w Katowicach, więc okej, takie wyjazdy mogę liczyć do Katowic, no to jest dużo więcej niż kilka razy w roku, ale tak poza, żeby być gdzieś na evente, poza studium, żeby być gdzieś na evencie, to jest kilka razy w roku, właśnie jak mamy jakieś mistrzostwa, czy jakby w Łodzi, czy w Poznaniu podczas Poznań Game Arena, no i oczywiście też Katowice w Spodku, więc to są takie pojedyncze przypadki. Jestem osobą skromną na pewno, albo przynajmniej takim się wydaje i nie chciałbym mówić, że jestem najlepszy. Na pewno najbardziej doświadczony, myślę, że wiem bardzo dużo i już niekoniecznie to jest moja opinia, ale podobno też najbardziej profesjonalnym i z tym akurat bym się zgodził. Na pewno gdzieś widzę, co robią inni, to motywuje do tego, żeby się rozwijać, natomiast nie odczuwam tego jako jakiejś konkurencji, bo wiem, że to jest trochę mój wybór, że oprócz takiej normalnej pracy też komentuję. I tak jak to zaznaczyłem, dopóki się rozwijam, to będę to robił. Nie wiem jak długo, mam nadzieję jak najdłużej.